Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem na Grand Prix Polski warcabowym. Jest ze mną pan Przemysław Maślona, główny organizator tutaj, oraz Oskar Lewicki, Wiktor Krela i Julia Sopkowska. Może krótko pan Przemysław zacznie. Co tutaj się dzieje dzisiaj? Tak, dzisiaj rozgrywamy szósty turniej Grand Prix Polski w Warcabach 64-polowy. Grand Prix to jest cykl 10 turniejów. Co miesiąc odbywa się jeden turniej w innym miejscu. Dzisiaj mamy szósty turniej. Organizatorami jest Polski Związek Warcabowy, Wielkopolski Związek Warcabowy. Dzisiejszych zawodów organizatorem jest Lux Grylogiczny w Bronkach. Gmina Bronki, Bronieckie Ośrodek Kultury. Partnerami są Powiat Szamotulski, Katrina Puchary oraz firma Amika. I patronami medialnymi portal Broniecki Bazar oraz telewizja warcabowa warcaby.tv. Mamy tutaj uczestników z całej Polski ogólnie, na listach startowych ponad 100 osób. Co tu jeszcze mogę dodać? W jakim wieku są uczestnicy? W wieku najmłodszy będzie chyba o 6 lat, najstarszy nawet nie, ale na pewno 82, czyli od 5 można powiedzieć, bo jeszcze chyba 6 nie ma, czyli od 5 do 80. Okej, dobra. Tutaj może teraz podpytamy trochę was, chłopacy. Od kiedy zaczęliście grać? Ile już gracie lat? Ja rok. Rok, dobra. Oskar rok, a tutaj Wiktor? Ja trochę więcej. Ja tutaj, bo na przykład zrobimy w szkole turniej i tak się zaczęło. Tak się zaczęło, dobra. A Oskar, ty skąd ta pasja? U ciebie? Też ze szkoły? Turniej u szkoły. A Julia? Ja gram od drugiej klasy podstawówki i aktualnie już kończę 8 klasę. O, super. A gdzie chodzicie do szkoły? Do Hojna. A wy? Do Nowej Wsi. Do Nowej Wsi, super. Coś jeszcze, to byśmy spytali. Julia, może ciebie, jesteś troszkę starsza. U ciebie skąd się ta pasja wzięła też? Na początku było kółko warcabowe u mnie w szkole, do którego uczęszczałam. Mhm. I właśnie ta pasja się stąd wzięła, często jeździliśmy właśnie na turnieje. No i po prostu ta pasja się we mnie tak rozwinęła, że chcę ją kontynuować. Super. Ja może tu dodam, że mimo, że to są tacy młodzi zawodnicy, Julia już troszkę starsza, ona już osiągnięcia na arenie tutaj Polski mają. Oskar jest brązowym, tak? Medalistą teraz. Z tego, tak, świeży z tego roku brązowy medalista Mistrzostw Polski w Warcabach stupolowych, w grze aktywnej. Wiktor jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski właśnie w Warcabach 64-polowych zeszłego roku. I Julka też brązowa, nie? Medalistka Mistrzostw Polski w kategoriach kobiet. Warcaby 64-polowe z Szubina. Tak, śledzimy, tak. Śledzimy wszystko. Gratulujemy sukcesów. Czy jeszcze coś chcielibyście powiedzieć, może kogoś pozdrowić albo zachęcić do grania w Warcaby? Ja bym bardzo chciała pozdrowić pana Pawła Hitnera, który właśnie wzbudził w tą pasję we mnie. Tak, pan okay. Paweł Hitner tu w szkole podstawowej w Hojnie prowadził właśnie kółko i dużo zawodników, także zaczęło przygodę właśnie w szkole w Hojnie pod okiem pana Hitnera. Pozdrawiamy może pana Pawła Hitnera. To pozdrawiamy. Tak, i ja bym chciał jeszcze może zachęcić, teraz akurat już się kończą zajęcia warcabowe, ale od września serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku. Zajęcia odbywają się na przy ulicy Polnej w salce Ośrodka Kultury. Także zapraszamy. Dobra, super. A wy chłopacy chcielibyście kogoś pozdrowić, coś przekazać jeszcze do kamery? Super, dobra, to dziękuję wam ślicznie. Dziękujemy.